Ktoś dzwoni. Dobra, zamknięte. Halo? Jak to, kochanie, masz okres? Co jest? Mam nie przychodzić? No ale skarbie, przecież dzisiaj mieliśmy sobie zrobić nockę. Nockę, wiesz. Winko. Kolacyjka. Łyżeczka. Film Netflix. Jak to nie? Nie chcesz mnie wkurzać? Ale dziewczyno, przecież jestem twoim chłopakiem, możesz mnie wkurzać, a ja sobie z tym poradzę. Kochanie, nie krzycz! Kurde, no, nie krzycz, no. No, skarbie, masz taki ładny tyłek. Nie? Jeju, jakie nerwy, jakie tak, nie. O, znowu dzwoni. Kochanie, słuchaj, kupię ci kota na ten okres, dobra? Cześć. Nie kupię ci, za darmo wezmę sobie od kogoś. Ktoś, kto będzie za darmo dawał kota. To dam ci tego kota i nie będziesz mi tutaj nic marudziła. Ty zrozumiałeś? O, znowu dzwoni. Halo. Jak to chcesz czekoladę? Kochanie, przecież powiedziałeś, żebym nie przyjeżdżał. Raz mówi przyjedź, raz nie, nie przyjeżdżaj. A się pierd... Oj, a moja noga! Pierdziele! Oh my... O, kobieta z okresem przynosi... Ole przynosi... O, ty... Albo zmia... ale boli. Pewnie dała tak przez telefon mi w nogę, tak kopnęła. Ej, ale to serio, kuźwa boli. Kochanie, to o której mam przyjechać, co? Za godzinę. A co będziesz robiła przez tą godzinę? Leżała? Dobra. Dobra. Spryciula! A wiesz, spryciulo? Ha! Że mam kamerki? U ciebie na chacie? Włączę. Ej, a jak zdradza? Ej, może mówić, że ma okres, przyjedź za godzinkę, a przez przynajmniej pół godziny będzie z innym się kochała. Nie, chyba raczej się nie będzie kochała. Czy będzie? No tak. Dobra, jadę tam. Co ja się będę słuchał? Od razu kupię te czekoladki, od razu pojadę do niej. I powiem jej, i wygarnę jej.